Witam Państwa w kolejnym programie Pytanie do. W dniu dzisiejszym moim Państwa gościem jest prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Sieradzu, pan Sławomir Gozdalik. Szanowni Państwo, powodów, dla których się spotykamy, jest kilka, ale zacznijmy, wydaje mi się, od tego, co mieszkańców regionu, patrząc na transport, przewozy ludności, najbardziej interesuje. Panie prezesie, rozmawialiśmy swego czasu na temat tych zmian, które proponował rząd i przywracania linii, które przewożą mieszkańców naszego regionu. Ta sprawa gdzieś tak delikatnie przycichła. Wiem, że skądinąd Państwo jako pionierzy w województwie łódzkim realizujecie już niektóre linie i te niektóre linie zostały otworzone. Jak to w tej chwili, proszę powiedzieć, wygląda? Czy są takie miejscowości, do których te autobusy kiedyś nie dojeżdżały, a w tej chwili Wy jako PKS i nie tylko przywróciliście te linie? Na wstępie chciałbym przywitać pana redaktora i wszystkich telewizorów TVR8. Panie redaktorze, tak, chciałbym tutaj wspomnieć, nawiązać do właśnie tego programu, który województwo tutaj łódzkie, Urząd Marszałkowski, jako jeden z niewielu w Polsce. To było bardzo dużo dyskusji, duży szum medialny i później się zrobiło cicho. Tak, ale to jest właśnie jedyne województwo, które realizuje na tak dużą skalę, wykorzystując właśnie tą ustawę o finansowaniu przewozów publicznych, przewozów autobusowych. Jak to praktycznie wygląda, proszę powiedzieć? Wygląda to tak, że marszałek w gestii jego organizacji jest łączenie powiatów i w ramach swoich obowiązków ustawowych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, chciał połączyć powiaty i zwrócił się do przewoźników działających w województwie łódzkim autobusowych o to, by wskazały takie miejsca, gdzie nie ma takich połączeń, gdzie są białe plamy, gdzie od dawna mieszkańcy tych regionów wskazywali, że nie mogą połączyć się z sąsiadującym powiatem bądź sąsiadującą chociażby nawet gminą, które na tym terenie sąsiadują sobą i linia kiedyś przebiegała. I w ramach tej ustawy i umowy z samorządem województwa łódzkiego od września 2019 roku realizujemy trzy takie linie: Sieradz-Wieruszów, Sieradz-Łask i Sieradz-Złoczew. Oczywiście ktoś by powiedział, Sieradz-Złoczew jest to bardzo blisko. No właśnie o to chodzi, że ta linia jest bardzo skomplikowana, bo ona realizuje i uzupełnia o siatkę połączeń miejscowości, które do tej pory nie były nigdy albo dawno. Ze Złoczewa do Sieradza, tak, gdzieś tam te miejscowości, do których PKS nie jeździ. Tak, tak, te miejscowości były dawno wyłączone. A jakie to miejscowości? To są miejscowości takie jak Szynkielów, jak Konopnica, jak Stolec, które są bezpośrednio z tymi właśnie miejscowościami wyłączonymi spoza innego powiatu, połączone z naszym sieradzkim powiatem. Tak samo jest z linią... Zapytam, proszę mi powiedzieć, bo rozmawiam z ludźmi. Pytałem się między innymi tych, którzy już zaczęli korzystać na tych nowych liniach, bo taka nasza rola, żeby sprawdzić. No i się okazuje, że jednak są takowe potrzeby, że ludzie, ci wykluczeni szczególnie, chorzy, starsi, że zaczęli korzystać z tych usług państwa. Tak, zgadza się. Są takie potrzeby, dlatego że chociażby te dwie takie szczególne linie, Sieradz-Wieruszów i Łask. Wieruszów był od dawna, z wyjątkiem jednej linii dalekobieżnej popołudniowej, odcięty od powiatu sieradzkiego. Powiat wieruszowski bezpośrednio, można powiedzieć, graniczy z powiatem. Jest to to samo województwo, ale nie było żadnego połączenia. Tylko możliwość przesiadki albo przez Wieluń, albo przez Lututów. W tej chwili są tam realizowane trzy kursy. Od 1 stycznia będzie realizowane w ramach tej linii cztery kursy, z tym, że jeden będzie kończył się na Lututowie, ale też na powiecie wieruszowskim, uzupełniając tą potrzebną siatkę dojazdu nie tylko młodzieży do szkoły, ale również wszystkim mieszkańcom tych okolic, przede wszystkim do urzędów, do placówek medycznych. Panie prezesie, gdzie można zasięgnąć i zdobyć więcej informacji na ten temat, że ten autobus od dnia takiego i takiego, na przykład w Lututowie w tym terminie o tej godzinie już będzie funkcjonował, albo w Szynkielowie, gdzie można zobaczyć, o której godzinie można z tych linii będzie korzystać? To znaczy zgodnie z ustawą o obowiązku, którym w tej chwili zamawiający opisał to w umowie,
Czyli my jako realizujący operator zamieszczamy to na wszystkich przystankach, które są w rozkładzie liniowym. Jest rozkład dostępny na naszej stronie, ale również na stronie... Czyli na stronie internetowej przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej znajdziemy. Tak, znajdziemy. Nawet te, które są i nowe. Nawet gdy uruchamialiśmy te połączenia, była specjalna informacja. Mhm. Natomiast trzeba jeszcze tutaj sobie powiedzieć, że Urząd Marszałkowski bardzo szeroko promuje te linie i wykaz wszystkich linii, które... jest zamawiającym, jest marszałek województwa łódzkiego, są dostępne na stronach Urzędu Marszałkowskiego. Kończąc ten temat, gratuluję, bo w sumie przyglądając się innym województwom, no niestety nie mogę się pochwalić tym, że udało im się wejść w ten program. Tak jak powiedziałem, był dosyć spory szum, później się zrobiła cisza i okazało się, że sieradzkie przedsiębiorstwo przewozowe stało się pionierem, między innymi nie tylko w skali województwa, ale i w ogóle. Drugi temat, który w okresie zimowym szczególnie jest ważny. Proszę mi powiedzieć, czy rośnie zapotrzebowanie i zwiększa się ilość osób, która korzysta z Państwa usług w okresie zimowym? Są ludzie starsi, którzy jednak w tym okresie zaczyna się robić ślisko. Na razie nie, ale przymrozki i ślisko już było. Może spadnie śnieg, jednak rezygnują z tych pojazdów osobowych na rzecz transportu, jaki Państwo proponujecie. Czy w tym okresie zimowym macie coś do zaproponowania swoim mieszkańcom, czy będziecie realizowali również trasy do kurortów, w których co niektórzy sieradzanie i nie tylko łaskowianie będą mieli przyjemność na przykład spędzić trochę czasu na nartach? Czy ja myślę, że w tej chwili, jeżeli mówimy o możliwość skorzystania z komunikacji, zamieniając ją jako swój prywatny pojazd bądź inny środek transportu na komunikację publiczną, troszeczkę jest zawczas, żeby powiedzieć, jaka jest skala tego, bo tak naprawdę grudzień to się zaczyna taki typowy okres zimowy, gdzie i styczeń później, gdzie można na podstawie tego przeanalizować wzrost potoku pasażerskiego i powiedzieć... Ale planujecie jakieś zmiany mimo wszystko? Nie, zmian nie planujemy, ponieważ ten turnus, jakby powiedzieć, rozkład wynika z terminów, który określił ustawodawca i on praktycznie na okres zimowy jest już ogłoszony i on tam ulega ewentualnie delikatnym korektom, ale trzeba tutaj przyznać, że faktycznie w okresie zimowym, chociaż jest troszeczkę wzrost tych osób, które kiedyś wcześniej w okresie letnim korzystają chociażby z rowerów. No nie jest to okres, który gdzieś tam na dłuższych odległościach sprzyja przejazdom na rowerze i na pewno te osoby się przesiadają. Gorzej jest z użytkownikami pojazdów osobowych. Mimo wszystko ludzie sobie cenią wygodę swojego samochodu, przekładając to nad... Jakby to, że nie takie... musi czekać, ma tak, zawsze... Tak, to jest zawsze utrudnieniem, bo każdy nawet 10 minut, ale twierdzi, że jest to później. Ubolewamy nad tym, ale myślę, że wszystkie kierunki, które zmierzają do realizacji przewozów publicznych, skłaniają się w tym kierunku, żeby pasażera ostatecznie, mieszkańca danych miejscowości przekonać do korzystania z komunikacji publicznej, bo wszyscy na tym korzystają. My dzięki temu, do tego też realizujemy chociażby nawet wspólny bilet zintegrowany z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Właśnie o to chciałem zapytać. Żeby pasażer miał udogodnioną możliwość szybszego kupna biletu w jednym środku. Wsiada w Państwa transport, przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej i odwrotnie, kupując u Państwa, może jechać również koleją. Tak, bilet zintegrowany działa także niezależnie od kierunku podróży. Na tych liniach, kierunkach i miejscowościach, które są w wykazie wspólnego biletu z Łódzką Koleją, można w pierwszym środku transportu kupić bilet i jechać nią do końca podróży. Rozmawiamy o kwestiach transportu, Szanowni Państwo, ze względu na to, że ta pora zimowa, słote deszcze, powodują to, że nieraz bardzo przykro patrzeć, jak gdzieś ktoś tam stoi na tym przystanku i czeka na autobus, który przyjedzie, ewentualnie dowiezie go na miejsce docelowego. Dlatego ten temat uważam jest jak najbardziej aktualny. Zapytałbym się również o to, że ten okres świąteczny, nie tylko noworoczny, sprzyja różnego rodzaju wyjazdom do teatrów, do kin. Coraz bardziej aktywni seniorzy są, zrzeszają się w różnych stowarzyszeniach. Wy też takowe świadczycie usługi wynajmu autokaru, bo wiem, że macie przecież również swoje biuro podróży. Tak, oczywiście. Nasza spółka, przedsiębiorstwo PKS Sieradz, ma własne biuro podróży, gdzie realizuje kompleksową obsługę takich wyjazdów, zarówno zorganizowanych, jak i częściowo troszeczkę indywidualnych, ale również mamy grupy, które
same organizują sobie częściową imprezę turystyczną w coś w rodzaju kina czy teatru, a u nas zamawiają tylko usługę przewozu autokarem i w tym okresie mamy tego dość dużo, bo to nie tylko kino, teatr, ale szczególnie ten okres świąteczny, gdzie młodzież ze szkół, szczególnie ta młodsza, jeździ do tych krain bajek świątecznych, gdzie jeżdżą do... A ich przybywa, gdzie jeżdżą do tak zwanych hut, gdzie pokazowo się produkuje bombki choinkowe. To jest dzisiaj wielka atrakcja dla tej młodzieży, zresztą w tym okresie, w tym wieku mogą z tego skorzystać, bo być może później już tego nie będą mieli na to czasu i cieszy się to dużym zainteresowaniem. Nie tylko wyjazdy typu kino, teatr, ale są teraz bardzo modne wyjazdy na te jarmarki świąteczne. Organizowaliśmy taki wyjazd do Krakowa, do Wrocławia i cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Czyli pracy w tym okresie świątecznym, noworocznym macie na tą chwilę sporo, tylko życzyć kierowcom bezpiecznej jazdy, a podróżnym bezpieczeństwo podczas tej jazdy. I najważniejszy temat, dla którego się spotykamy. Szanowni Państwo, od 1 sierpnia gmina Sieradz zmieniła operatora i usługi transportowe na terenie gminy świadczy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Sieradzu. Panie prezesie, zapytam wprost, jakie wnioski z tego okresu czasu? Ja nie ukrywam, że zbyt wielu skarg na to, że przejął z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji transport na terenie gminy PKS nie słyszałem. Gdzieś tam jakieś pojedyncze głosy były. Nie ukrywam też, że myślałem, że nie uda się Państwu tak płynnie przejść z jednego operatora na drugiego. Ale wnioski jakieś się na pewno Państwu po tych kilku miesiącach nasuwają. Jakie one są i jakie macie plany z tym związane? Oczywiście, panie redaktorze, bardzo się przyglądamy, jakby powiedzieć, wszystkim tym głosom, które docierają do nas, które jakby się może nie tyle są negatywne, tylko są w tych głosach wskazówki, być może porównanie, jak było wcześniej, jak jest teraz, aczkolwiek ogólnie ocena jest na dość dobrym poziomie naszej usługi. Oczywiście my jesteśmy od lat doświadczeni w wykonywaniu tego typu usług. Troszeczkę był to... Jest inny segment usługi, ponieważ do tej pory wykonywało to usługę Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Wiemy, że ono już zmieniło swój transport, swój tabor na wszystkie pojazdy niskopodłogowe. Oczywiście my też nie zostaliśmy, jakby powiedzieć, dłużni w tym wymaganiu z tyłu. Wprowadziliśmy dwa busy pełni niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Poza tym resztę pojazdów, które jeździ, one też spełniają te wymogi, które są określone w przepisach o prawie przewozowym i w ustawie o transporcie drogowym. Są to pojazdy tak zwane liniowe, nie są to typowo niskopodłogowe, ale są wszystkie przystosowane do przewozu osób z wózkiem dziecięcym bądź z wózkiem inwalidzkim, ale też pracujemy nad zakupem pojazdów. Plany mamy też w umowie taki zapis, że cały czas mamy doskonalić, jakby powiedzieć, jakość usługi. I naszym właśnie tutaj takim kolejnym zadaniem jest, już rozmawiamy w ten sposób z gminą, z zamawiającym, żeby tą przyszłe pojazdy dopasować do pełnych oczekiwań, takie jakie są oczekiwane. I planujemy zakup dwóch pojazdów typowo niskopodłogowych o przestrzeni pasażerskiej do 50 miejsc, po to, żeby ten standard usługi był na takim samym poziomie, dokładnie jak był kiedyś, żeby nie było porównywania, że tamten autobus był taki, ten jest taki. Myślę, że od połowy tego roku, przynajmniej od wakacji, na pewno te pojazdy zostaną wprowadzone już do użytku. Czyli macie konkretny pomysł, macie swoje plany, chcecie poprawiać jakość świadczonych usług, również na terenie gminy. Dla mnie zaskoczeniem było to, że wy w zasadzie nie zmieniliście rozkładu jazdy, tak? Że ta płynność przejścia polegała na tym, że w zasadzie jak ten autobus jechał o godzinie 20, to on w dalszym ciągu na danej trasie jeździ o 20, ale czy coś się zmieniło, pojawiły się nowe linie? Tak, uzgodniliśmy wspólnie z zamawiającym, że ten pierwszy właśnie okres nie będzie zmian, żeby pasażer nie odczuł tych zmian. To był też okres dany, żeby przeanalizować, jaka jest faktycznie potrzeba. Nasz system właśnie więcej daje możliwości, ponieważ większość pasażera, który zakupuje bilet bądź wsiada na bilet miesięczny, jest tak zwany ewidencjonowany, czyli w systemie elektronicznym można tego pasażera policzyć i zobaczyć, czy
dany kurs o danej godzinie powinien jechać o tej godzinie, czy troszeczkę później, czy być może można zrezygnować z tego kursu, a pomyśleć o innym połączeniu dla innych miejscowości w gminie, gdzie takie połączenia były oczekiwane. I już tutaj zamawiający od stycznia 1 2020 roku wprowadza takie dwie linie. Będzie to linia 104 do Żechty z trzema połączeniami i będzie to linia w ramach linii... Do tej pory nie było. Nie było. Mhm. I w ramach linii 101 Kłodzko-Sadowa będą trzy kursy przedłużone do Kuśnia. Mhm. Czyli można powiedzieć, że zamawiający... Na bieżąco zamawiający, czyli z gminą obserwujecie, analizujecie tak. To wszystko i to się zaczyna ustawiać bezpośrednio pod kątem potrzeb i pasażerów, tak? Zamawiający zaczynają tutaj dbać, żeby wszyscy mieszkańcy gminy miały jednakowy dostęp do komunikacji publicznej. Pytanie chyba trudne. Zapytam o bilety miesięczne i o bilety jako takie. Proszę mi powiedzieć, wiem, że uchwałą jako taką gminy, bo ceny biletów nie ulegały, szczególnie dla młodzieży szkolnej, zmianie ponad 5 lat, troszeczkę tą uchwałą zmieniono. Jak to wykształtuje się, patrząc na inne miejscowości, jaki poziom cen Państwo proponujecie? One są konkurencyjne, czy gmina dopłaca do niektórych przejazdów, kursów dla młodzieży, czy dla dzieci do szkół? Ja myślę, że jeżeli mówimy o komunikacji typowo gminnej, tam gdzie był na zmianie przewoźnika wzrost ceny biletu jednorazowego, on się przełożył faktycznie na bilet jednorazowy, ale to była podwyżka naprawdę nieznaczna, bo 3,20, 3,60 to są naprawdę groszowe sprawy. Mhm. Aczkolwiek jeżeli tutaj mówimy o bilecie miesięcznym, to młodzież szkolna w zasadzie nie zauważyła tej podwyżki, nawet w niektórych wariantach ma obniżkę, dlatego że my jako przewoźnik działający, który musi przestrzegać ulgi ustawowej z 91 roku, tam jest dopłata do biletu ulgowego dla młodzieży dojeżdżającej do szkół. I ta ulga jest na poziomie 51%. 51% płaci zakupujący, 49% jest refundacja ze Skarbu Państwa, którego beneficjentem jest Urząd Marszałkowski. U poprzedniego przewoźnika była zniżka zamawiającego tylko 30%, czyli bilet był droższy, dlatego że nie było takiej dopłaty. W tej chwili zamawiający korzysta w dwóch wariantach. Po pierwsze, bilet dla kupującego jest tańszy, po drugie, nie dopłaca tej różnicy, bo tą dopłatę, różnicę wyrównuje Urząd Marszałkowski w ramach umowy z przewoźnikiem. Panie prezesie, jadąc po różnych miejscowościach po terenie gminy, widzę rozkłady jazdy, które przy przystankach wiszą, chociaż te przystanki w niektórych miejscowościach i tu ukłon w stronę gminy, nie tylko, i właściciela drogi budzą pewne zastrzeżenia. Są bardzo ładne, fajne przystanki, w których można nawet zimą ochronić się w dobry sposób od wiatru, nie tylko, ale są też takie, które rzeczywiście wymagają jeszcze troszeczkę pracy, ale te rozkłady nowe są. Pasażer może liczyć na punktualność, że ten autobus, o której ma być, to rzeczywiście będzie? Czy są skargi w tym zakresie, czy nie ma? Tak, mieliśmy tutaj troszeczkę, jakby powiedzieć, niedoszacowany czas przejazdu w tej właśnie rozkładzie jazdy, który powstał od 1 sierpnia. Życie zweryfikowało, myślę, z dwóch powodów. Pierwszy powód to był taki, jak ja już wcześniej tam informowałem zamawiającego i niektórych pasażerów, że jednak więcej mamy sprzedaży biletów u kierowcy i to jest ten czas tak zwany odprawy pasażera, który też powoduje jakieś opóźnienie, ale musimy sobie też... No tak, bo musi wydać, tak, musi oczywiście wyrwać i to wszystko kosztuje. Musimy też sobie powiedzieć, że każdy z nas porusza się po mieście niekoniecznie pojazdem, nawet piechotą, widzi co się dzieje w godzinach szczytu i zauważyliśmy, że od poprzedniego roku znacznie nam przybyło pojazdów, bo jeżeli mówimy o opóźnieniach, to te opóźnienia dotyczyły przeważnie godzin szczytowych. Dlatego, żeby uniknąć tego, żeby ten rozkład był faktyczny, taki jaki jest możliwy do zrealizowania, od 8 grudnia na linii 103, tam gdzie były największe opóźnienia w godzinach szczytowych. Co to za linia jest, przypomnijmy? Linia 103 jest Chojny-Harupia. Mhm. Został ten rozkład zmodyfikowany, czyli został włożony do niego, zostaje dodatkowy czas przejazdu, by pasażer realnie oczekiwał na realny pojazd na przystanku, nie musiał czekać wirtualnie 20 minut albo 15 dłużej. Aha, czyli będzie bardziej punktualnie, będzie terminowo, tak, i nie trzeba będzie niepotrzebnie stać
jakiś tam określony czas. Koniec roku to jest taki czas podsumowań, panie prezesie. Kończąc naszą rozmowę, to powiem tak, że szanowni państwo, przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej też świadczy bardzo dużo usług na rzecz łódzkiej kolei aglomeracyjnej i nie tylko. Jest coraz więcej miejsc, w których wy jako przedsiębiorstwo bezpiecznie świadczycie te usługi. Pan by tego nie powiedział, ale ja o to zapytam. Wiem, że niedawno też otrzymaliście jako wzorowa firma i bezpieczny przewoźnik nagrodę. Tak, panie redaktorze, otrzymaliśmy takie wyróżnienie od życia regionów. Było to oceniane kilka branż, nie tylko transportowych, ale różnych branż województwa łódzkiego. I dostaliśmy my jako firma transportowa takie wyróżnienie lider transportu publicznego województwa łódzkiego, gdzie na dwa lata, bo co dwa lata jest ponowna ocena w danym województwie podmiotów. Możemy się takim wyróżnieniem tytułować. W tym też brano pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów i tego, jak te usługi, w jaki sposób są świadczone. Tym bardziej gratuluję, chociaż umawialiśmy się, że tego tematu nie będę ruszał, ale uważam, że jak najbardziej zasługujecie na to, żeby ten temat jako taki wyciągnąć. Czy są jeszcze jakieś sprawy, o których warto byłoby powiedzieć, patrząc na gminę, teren gminy i na tą komunikację, którą w roku przyszłym już praktycznie biorąc zaplanowaliście, o czym tutaj w pierwszej części naszego programu rozmawialiśmy? Może tutaj chciałem dopowiedzieć odnośnie tego naszego wyróżnienia. Chciałem podziękować przy tej okazji wszystkim naszym pracownikom, bo to cały zespół, wszyscy pracownicy złożyli się na ten nasz wspólny sukces. To nie tylko zarząd, to nie tylko Rada Nadzorcza, która wspólnie spotyka się i ustala strategię przedsiębiorstwa, ale to właśnie wszyscy pracownicy, to ich zaangażowanie, ich heroizm spowodował, że zostaliśmy zauważeni i na jakość usług naszych jest na takim poziomie. Także dziękuję bardzo wszystkim. Oczywiście też dziękuję przede wszystkim pasażerom za pozytywną ocenę tutaj naszej usługi, bo to jest bardzo istotne. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, cały czas jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, bo też je głęboko analizujemy, żeby ta usługa była cały czas na lepszym poziomie. No tutaj już niestety więcej nic powiedzieć nie mogę. Mogę postawić tylko kropkę po słowach pana prezesa. My też się przyłączamy do tych podziękowań i gratulacji wszystkim pracownikom i panu prezesowi za to wyróżnienie, które otrzymaliście. Szanowni państwo, to jest ostatnie spotkanie w tym roku z panem prezesem. W związku z tym również życzę wszystkiego najlepszego całemu zarządowi, panu, wszystkim pracownikom jako redakcja ósemki telewizji regionalnej. Dziękuję państwu za uwagę. Moim państwa gościem w dzisiejszym programie Pytania do był prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Sieradzu, pan Sławomir Gozdalik. Panu dziękuję za udział w programie. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję bardzo.